Siema, z tej strony Valery i dzisiaj porozmawiamy sobie chwilę o gatheringach. Co to jest, po co to jest i z czym i po co to wymieniać. Miałem już składać dla Was film z moim BCM-em, natomiast po oczyszczeniu okazało się, że nie trzyma ciśnienia, że gatheringi są prawdopodobnie już mocno, mocno zużyte. Gatheringi, pierścienie gazowe. To jest taki oto element metalowy. Są one trzy sztuki na zamku w tym miejscu. Po co one są? Ano już wam mówię. To jest sobie nasz Bolt Carrier Group razem z Bolt Carrier Group, czyli suwadło i zamek od BCM-a. To już jest mocno przelatany zestaw. Ma już swoje przeszło 10 tysięcy na pewno. I teraz tak. Gazblok, rura gazowa. Tu widzicie końcówkę rury gazowej. Rura gazowa zapina nam się w gaski w tym miejscu. Czyli po oddaniu strzału przez gazblok, przez rurę gazową, gazy trafiają tutaj, w tym miejscu. Tu mamy dziurę na wylot. Część gazów wypycha pocisk, część gazów wraca po to, żeby wykonać pełen cykl pracy zamka, czyli odregulować go, cofnąć, wyrzucić łuskę i wprowadzić kolejny nabój. Jak to się dzieje? W momencie, kiedy mamy zaregulowany zamek, gaz przez klucz gazowy wchodzi sobie z powrotem tutaj. Następuje rozprężenie. Przemieszcza się w tylne położenie. Następuje odregulowanie, wyjęcie łuski i następuje cały cykl. Czyli tak naprawdę w środku tutaj tworzy się taki tłok gazowy. Natomiast to jest DGI, czyli Direct Gas Impingement jako system. I jak to się dzieje? W środku i po co nam są do tego gazringi? To jest Zobaczcie. mniej więcej w tym miejscu i sobie pracuje. Czyli gazringi odpowiadają za uszczelnienie tego całego systemu. Tu czujemy w momencie, kiedy wprowadzamy sobie zamek do suwadła, kiedy on nam fajnie działa, kiedy on się uszczelnia. Jeżeli jest nieszczelny, to część gazów przechodzi w przednią część zamka, jest więcej syfu tutaj, może powodować to nietrzymanie ciśnienia i różnego rodzaju dysfunkcje broni. Jak to sprawdzić, co ile to wymieniać? Niektórzy mówią co 5 tysięcy, niektórzy co 10 tysięcy. Można to sprawdzić w łatwy sposób. Zobaczcie, to jest jedno suwadło. Jeden zamek wraz z suwadłem od BCM, a drugi tu jest Surfire OBC. Zmienię trochę perspektywę, będziecie to lepiej widzieć. I teraz spójrzcie. To jest nasz BCM-ik. Wysunięty zamek. I pod wpływem ciężaru suwadła on wpada do środka. Z drugiej strony Surfire OBC. Wysunięty. Pod wpływem swojego ciężaru nie rusza się nawet na milimetr. Co ważne, w OBC tak naprawdę mamy większą masę, bo tu jest dodatkowy ciężarek z tyłu suwadła. Bach. Bach. To jest najprostsza diagnoza, która nam mówi, że warto wymienić gazringi. Ok, skoro już wiemy, że nasze gazringi są do wymiany, należy je kupić. U mnie to była kwestia jednego telefonu do Mirka z Semper Fideli. Mirek na stanie ma wszystko, co potrzeba do aerów, więc przysłał mi zestaw zapasowych gazringów. Wyglądają w ten sposób. Jest przerwa. I za tą przerwę należy złapać jakimś szpikulcem i przesunąć je do przodu, do góry. O, to już nam zszedł ładnie. Pierwszy. Drugi. I trzeci. Zwróćcie uwagę, już teraz na pierwszy rzut oka widać
To są gazringi, które były używane. To są gazringi, które są nowe. Część tego materiału jest już mocno zużyta, wytarta. To jest po prostu zwyczajny element, który się zużywa i należy go wymieniać. Jeżeli mamy DI-a, trzeba wymieniać gazringi. Widać dokładnie. Grubość ścianki zużyta. Dobra, odkładamy je sobie na bok i założymy sobie teraz gazringi. Teraz jedna rzecz. To jest mega, mega prosta sprawa do zrobienia i mega tania. Nie pamiętam, ile kosztuje zestaw gazringów w tym momencie, ale to jest, nie wiem, kilkanaście złotych. Kilkadziesiąt może. Pach, zakładamy drugi i zakładamy trzeci. No, wchodzą sobie. I teraz ważna rzecz. Przestawiamy je w taki sposób, żeby te przerwy były w innych miejscach. W sensie, żeby one nam się nie łączyły jedne z drugimi, bo to może powodować różnego rodzaju przedmuchy. Dlatego sobie przestawiamy jednego w jedną stronę, drugiego w drugą. Mamy przestawiane teraz gazringi tak, że otwory są w różnych, po różnych stronach i możemy złożyć sobie już teraz czuć, że wchodzi to zdecydowanie ciaśniej. Dobra, i robimy teścik. Tu mamy naszego Surfajera poglądowo i BCM po zmianie gazringów. Widzicie? Dużo więcej siły potrzebuje w to, żeby to zadziałało. Nawet słychać. Tak wyglądają nowiutkie gazringi. Tak wyglądają gazringi po około 10 tysiącach strzałów. I tu mamy działające, super szczelne suwadło wraz z zamkiem. Jak macie jakieś pytania, walcie śmiało w komentarzu. I pamiętajcie, jak macie DI-a, co jakiś czas wymieńcie gazringi. Pozdrawiam, do zobaczenia na osi.